Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku lecimy z kolejnymi meczami Mistrzostw Europy 2020 u mnie na kanale. Przed nami grupa C i grupa D. Po jednym pojedynku w każdej grupie, z grupy C mamy Holandię i Austrię, natomiast w grupie D Chorwacja kontra Czechy. Dla przypomnienia, w pierwszym meczu w grupie C Holandia wygrała z Ukrainą 3-2, natomiast w grupie D Anglia wygrała z Chorwacją 3-0. Cztery saszetki, dwie normalne, dwie nordyckie. Wszystko to, co wpadnie z danych czterech klubów, układamy obok i na końcu będziemy znać wynik. Tak więc zaczynamy, moi kochani, i jest pierwsza karta dla Czech. Czechy wychodzą na prowadzenie Waclik Następnie Belgia Dania Finlandia, jest Chorwacja czyli jest odpowiedź Mamy 1,1 1 Brekalo Irlandia Hiszpania i stadion w Bukareszcie Portugalia, Dania, Ukraina, Belgia i jest Chorwacja. Mamy kapitana Luka Modric i w tym momencie Chorwacja wychodzi na prowadzenie. Walia jest Nordic Quayson i Austria, czyli punkcik dla Austrii. Tylko moi drodzy, teraz mi się przypomniało Tych pozostałych kart nie liczymy, tylko to co wpadnie z zespołu Więc to nie jest liczone Dobrze, że teraz zwróciłem na to uwagę, bo byłby punkcik A tak na początku mówiłem jak to będzie wyglądać, więc nie ma, niestety nie ma punktu Przechodzimy dalej, trzecia saszetka i mamy Turcję Ukrainę, Anglię, Hiszpanię, Irlandia i znowu Chorwacja Brekalo ponownie więc 3-1 już jest dla Chorwacji, a nawet 4 multiple więc tutaj raczej Chorwacja bez problemu wygra i jeszcze Niemcy została nam ostatnia saszetka w pierwszym Meczu Holandia-Austria nadal 0-0, natomiast w drugim Chorwacja prowadzi 4-1 z Czechami, Hiszpania, Niemcy, Belgia, Walia, Dania, no i patrzcie znowu Nordyk, znowu Quason, Glasgow i na końcu ostatnia karta Ryan Babel. Holandia wygrywa 1-0 z Austrią, natomiast Chorwacja z Czechami 4-1. Fajnie, że wpadły Nordyki. Dwa razy ten sam, ale nie ma problemu. Tak więc, moi, kochani, to wszystko na dzisiejszym filmie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.